Siemanko, jestem Luzek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy jeździć wyścigi nielegalne, ale zanim to utworzę swój ostatni festiwal Horizon. Ostatnie miejsce, gdzie będę to właśnie sobie robił. I taki challenge mam dla was, bo wy mi wysyłacie mnóstwo challenge, ja już sobie kilka zapisałem od was. I będę je oczywiście nagrywał, ale mam dla was challenge. Piszcie mi pod każdym odcinkiem z Forzy, z jakiej platformy jest nagrywany aktualny gameplay. Czy to jest z konsoli, czy to jest z peceta? Zacznijmy od dzisiaj. Ciekawe, czy zgadniecie, z jakiej platformy jest nagrywany. Ja zawsze gram na padzie. Zawsze gram na padzie od Xboxa, więc to nie ma znaczenia, czy na PC-cie, czy na konsoli. Zawsze mam pad od Xboxa i zawsze będą się pojawiały te ikonki A, X i tak dalej. Camaro już mam, Chargera już mam. Darta chyba nie mam. Co to? Ford Falcon. Falcona chyba mam. Holden. Ale zajebisty. Nice. Nie wiem na co się zdecydować. Biorę tego Holdena. I zaraz kupimy jakieś nowe auto. I teraz tak, w Forzie jest to na takiej zasadzie zrobione, że najpierw pojawiają się samochody najnowsze, a potem najstarsze, tak? Jak jedziemy sobie, na przykład jesteśmy na marce Dodge, to tutaj pojawia się najnowszy, potem jest starszy i nigdy się w tym nie pogubimy, więc jak zmieniamy markę, zawsze pojawia się ten najnowszy. Zawsze mnie interesował ten samochód, Extreme Track Toys, wezmę sobie go, wygląda kozacko, ja... Już miałem na niego chrapkę w Forzie Horizon 2, ale on był z dodatku i nie mogłem sobie go kupić. Ostatnio często wybieram sobie bez żadnych malowań, tylko biorę sobie od razu kolor taki jakiś, nie? Zobaczmy. Aha, tu mamy taką ściąganą maskę. Holy shit, co to jest? Rzędówka? Tak, mamy tu rzędową piątkę. Ładnie to wygląda wszystko. Coś tu jeszcze mamy otwierane. Tylna klapa, okej. Nie. Aha, bo to jest zbiornik paliwa chyba. Musi gdzieś tam być. Amortyzatory są. Nie, to jest bagażnik. Fajne auto. Podoba mi się. Chciałbym czymś takim pojeździć. Strasznie mi się ogólnie w samochodach podobają długie maski. Jak jakiś samochód ma długą maskę, to jest zajebisty. Zresztą zobaczcie, jak ten silnik jest umiejscowiony. Bliżej kabiny by się przydało, żeby był. Chodzi o środek ciężkości. Jednak ten kokpit jest wysunięty bardzo do tyłu. Może okazać się, że ten samochód jest bardzo fajnie wyważony. No to też zależy od tego, jakich pasażerów wiezie, prawda? Klasa S1 nie jest wymaksowany, nie możemy mieć tutaj jakiejś karoserii zajebistej. Zawsze na samym początku patrzę o spoilerowanie, ale widzę, że tutaj tylko jakieś tam biedne owiewki będą. Nie wiem, jak ten samochód się prowadzi, jak się nim jeździ. Jest w klasie S1, więc prawdopodobnie wymiata. Możemy taki wielki spoiler zainstalować, jakie to jest ogromne. Mamy napęd na tył. Najpierw gaz do końca, patrzę jak to łapie przyczepność. Na dwójce coś tam jeszcze szurał. Wow, shit, ale pieprzowy responsywny jest, bardzo nadsterowny. O, proszę. Driftujący dziad. No, nie będzie tak łatwo nim jeździć. Dużo mocy tutaj mamy. Myślę, że warto by było dać lepsze oponki, jeśli to możliwe, i poprawić trochę prowadzenie. Na pewno za bardzo responsywny jest. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Dyferencjał.
Słuchajcie, zmieniłem sobie teraz silnik na V8 i zniknęła mi opcja otworzenia maski w Fordzie Vista. Chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście się zmienił ten silnik. Ale nie, nie możemy teraz otworzyć maski, takie zabezpieczenie Forzy przed sprawdzeniem tego. Hehe, ciekawe. Zobaczymy, jak na tym silniku samochód będzie się spisywał. Jest w klasie S2. Cholera, ile mam tego do roboty w ogóle jeżdżenia, masakra. Wyznacz trasę. Ja nic nie robiłem, ja samo się tutaj wyznaczyło. Ech, kuźwa. Dobra, spróbujmy. Ta V8 powinna mieć... Wow! Całkiem spoko. Dodałem tutaj spoiler dodatkowy, szersze opony z tyłu i... kurde... No jest 100 razy lepiej, jak było wtedy. Coś z biegami jest teraz nie tak. Ale wow, na tym silniku znacznie lepiej samochód się zachowuje. Nie jest taki szalony. To na pewno. Ten samochód ma chyba... O, zobaczcie, jak biegi mamy tu ustawione. My God. Nie, nie, nie. Tu trzeba coś z tymi biegami poprawić. I jak mamy teraz? Powinniśmy mieć 300 km na godzinę około. 289, może uda się trochę więcej. 289. Spróbujmy jeszcze w tą stronę. 300 km spokojnie by mi wystarczyło, chociaż jest to klasa S2, no to tak nie do końca w sumie też. Dobra, zostawimy na te 290, to jest i tak dużo jak na Track Toys. I jedziemy sobie na wyścig. Jeśli chodzi o start, no to startuję tutaj na ćwierć gazu, żeby nie buksować tymi kołami, żeby łapać przyczepność od razu. To jest właśnie głupie, no nie, w takich samochodach, bo nie możemy tej mocy wykorzystać. Zaraz za dużo mocy dajemy mu na koła i traci przyczepność, nie ma opcji. To są najlepsze opony, najszersze jakie są możliwe do tego samochodu, a i tak są problemy. Ale spokojnie, spokojnie, spróbujemy przejechać ten wyścig i dopiero teraz zobaczymy, jak się będzie spisywało to auto. No i tu jest, o shit, właśnie, musimy kupić tego Lykana. Jedna osoba też mi pisała, Lucek, kup Lykana Hypersport. Problem z moim autem jest taki teraz, że ja mam go w klasie S2 i są tu największe koksy z koksów. A ja ledwo co jestem w tej klasie S2, w tym problem. Plus jest taki, że po zainstalowaniu tego spoilerowania i zwiększenia docisku znacznie lepiej samochód się prowadzi. Przy wyższych prędkościach, bo przy starcie dalej jest lipa. Boję się tej trójki, a o dwójce to już nie wspomnę. Naprawdę, ja tutaj tego gazu tylko troszeczkę, a jak mnie jeszcze ktoś tutaj dotknie z tych przeciwników, to jest katastrofa. 1/4 gazu, no widzicie, to jest lipa, bo ja nie mam jak wykorzystać tej całej mocy. Ja mam naprawdę tu potężny silnik, potężną dawkę emocji pod maską. I nawet z piątki mogę sobie spokojnie wychodzić z zakrętu. A tu jest lipa, dziesiąte miejsce. Zobaczcie, no te... Dyferencjał całkowicie poluźniony, no... Ojeju, jeju. No i mamy prostą. Nie wiem, co z tego będzie, tylko 290 na budziku maksymalnie można osiągnąć. Już szóstka się kończy i już mi się biegi skończyły. Ach, ach. No wyjazd, Lambosie, ty. Nie widzisz, że ja tu jeździć nie mogę? Zajechał mi drogę, gnój jeden, a chciałem tak spróbować to fajnie wziąć. Nie, tutaj driftować nie ma co. Spróbowałem zadriftować ręcznym. Katastrofa. Nie, wiecie co? Ja wam pokażę fajną brykę. To jest moja najlepsza bryka, Mercedes C63, tak jest. I teraz, ja mam tutaj ulepszenie zainstalowane i mam tego drugiego Mercedesa, tylko że to już jest wersja Horizon Edition z bonusem. No i ja mogę sobie wczytać ten mój tuning do niego, tylko najpierw muszę zapisać ten tuning. Tu mamy menadżer, pyk. No cholera, widzę, że... Do tego samochodu trzeba mieć oddzielny tuning zrobiony. Masakra!
Nie można wczytać tuningu z C63 do tego Mercedesa. Zdaje się, że te dwa Mercedesy są różne. Będę musiał zrobić tuning od nowa dla tego Merca. Masakra. Patrzcie, jak teraz ich rozdupię tym moim Mercem. To będzie masakra. Ja wam tylko tyle mogę powiedzieć. Może na starcie nie jest teraz najlepszy, ale później zobaczycie, że to jest naprawdę samochód, który uwielbiam i który jest świetny. Patrzcie, jak teraz ich rozdupię, aż muszę sobie włączyć odpowiednią muzyczkę do tego. Patrzcie na to, żadne Jaguary, żadne Lambosy, tylko Mercedes. Wynocha mi stąd. Cyk, elegancko, odzyskuje zajebiście prowadzenie. Znaczy nie, prowadzenie tylko, no prowadzenie, dobrze powiedziałem. Panowanie nad samochodem, patrzcie na to, wychodzę z zakrętu, nie rzuca dupery, a wiecie jak było ciężko go dostosować? Bardzo ciężko. I dalej ma fajne przyspieszenie i już trzecia pozycja. I to jest coś wspaniałego, na Multiku też nim super gra, chociaż ciężko jest wygrać, ale daje radę i zobaczcie, jadę tam za jakimiś 200-kilogramowymi samochodami z silniczkiem 1.3. Ops, trochę źle wjechałem tutaj. Zaraz ich tam dociśniemy do końca, mówię wam. No tutaj Lambos, 4x4, taki cwaniaczek, zaraz zobaczymy. No tu następny, no dobra. Tam Lambos, tutaj ten Jaguar, no to okej, on ma napęd na tył, ale pewnie sobie zrobił napęd na 4 koła, żeby łatwiej mi było, nie? O, zaliczyłem jeszcze, spoko. Jeszcze się trzymam stawki. No i ciekawe, o ile więcej punktów umiejętności bym dostawał w tym drugim Mercedesie. Koniecznie trzeba go zrobić. Tak samo fajnie brzmi. Tak samo zajebiście wygląda. Bałem się, że ta wersja Horizon Edition to będzie właśnie ta wersja nowsza z 16 roku, ale na szczęście jest to ta wersja. Z 11 czy z 13? I to jest super. Tylko trzeba będzie go dostosować od nowa właśnie. Nie można wczytać tego tuningu z tego samochodu, więc tamten samochód musi się czymś różnić. Będzie trzeba jeszcze dokładnie zbadać. Wynocha, gnoju ty. No kurde! Co te boty? Lombosa pociśniemy elegancko i druga pozycja. No, powiem wam, że było trudno na tym wyścigu, bardzo. Powtarzałem go dwa razy. W sumie trzy razy, bo raz sobie przejechaliśmy sami, a drugi raz już tak powtarzałem. Był trudny, był naprawdę trudny. Udało się i to jest najważniejsze. Okej, załatwione. Trzeba odetchnąć z ulgą. To była trudna sprawa, dojechać to. Ale jest, zaliczony. Jedziemy dalej. Zauważyłem jedną zasadniczą wadę w tym Mercedesie, ponieważ ja strasznie starałem się go zrobić, aby świetnie startował. No ten start i tak nie jest idealny, ale tyle co mogłem zrobić, to zrobiłem. No i żeby fajnie pokonywał zakręty. Niestety jest spory problem z przyspieszaniem przy wyższych prędkościach, tam powyżej 250 km na godzinę już się zaczynają pojawiać problemy. Inne samochody, z którymi się tutaj ścigam, zdecydowanie lepiej sobie radzą, ale na Multiku idzie mi tym Mercedesem bardzo fajnie w porównaniu do innych samochodów. Te boty, z którymi teraz tutaj się ścigam, no one są już na takim poziomie dosyć wysokim, to jest poziom ekspert. Niekiedy ludzie jeżdżą gorzej niż te boty tutaj, na przykład teraz ja. Wow, to było straszne. Ale się udało jeszcze jakoś wydostać z tego. 55% wyścigu, więc mam jeszcze szansę. Kurde, ale jak tam ci wyrwali do przodu? Ja chyba rzeczywiście będę musiał coś w tym Mercedesie poprawić. Albo wziąć tą wersję Horizon Edition, która chyba jest szybsza. Nie no, wątpię.
Ojej, 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 dajcie spokój, strasznie. Na tą wodę też okropnie reaguję. Nie no, jeszcze będę musiał na nim popracować. Ja spędziłem nad tym samochodem w sumie chyba z 6 godzin, próbując go dostosować. I dalej widzicie, że są z nim problemy. Strasznie, strasznie zwalnia na wodzie. Jest, no jest niski niestety. Fajnie wygląda i w ogóle. Ja nim często tam wygrywam na jakichś wyścigach asfaltowych, a nawet na szutrowych udało mi się zdobyć tam drugą pozycję w mistrzostwach. Także to był fajny wynik, ale tutaj samochód jest zdecydowanie za słaby do jazdy z botami. Wyobrażacie sobie? Na multiku jak jeżdżę z ludźmi, to jest fajny. A też zauważyłem, jak jeździłem właśnie z kolegą, on mówił, że jak ja wysunąłem się bardzo do przodu, to te boty zaczęły bardzo szybko przyspieszać, wręcz nierealnie szybko. I on mówił, że to jest jakiś błąd, takie coś jak było w Need for Speedach, ten taki slingshot, no nie? Że takie tak zwane doganianie. Kurde, wiecie co, ja na następny odcinek przygotuję sobie jakiś samochód naprawdę, który będzie wymiatał na tych wyścigach z botami, bo widzę, że... O nie... Mercedesa sobie jakiegoś przyszykuję, może zobaczę tą wersję Horizon Edition, a na tą chwilę... Ach, a wylusujmy sobie coś jeszcze. Ej, no nie mogę już losować. Chyba mam jeszcze jakieś losowania do wylosowania, bo wbiłem parę poziomów. Na pewno wbiłem parę poziomów, tam chyba z 200 któryś mam teraz. Ale w Fordzie te poziomy wbijają się bardzo szybko. Naprawdę to nie jest problem. 205 mam. Postęp, tak, mam 3 wheelspiny do wylosowania. To są wheelspiny premiowane dla VIP-ów, także dostanę tutaj więcej kasy. A, 30 tysięcy, okej. Okay. Teraz KTM X-Bow R. Będę musiał zrobić jeszcze ten samochód, który robiłem, którym jeździłem na początku tego odcinka. Mega, mega trudny do zrobienia będzie, coś tak czuję. Jeszcze gorszy niż Mercedes. Bo tam jest mniej opcji dostosowania. O, całe szczęście, że 50 tysięcy kredytów. Całe szczęście. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj na odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.